Cześć, ja jestem Adam i witam Was w kolejnym odcinku z gry Elden Ring. W tym odcinku nadal kontynuujemy samotną podróż, ponieważ robimy wulkaniczny dwór i wszystko co z nim związane. Zanim ruszymy dalej, w poprzednim odcinku otrzymaliśmy list. Prośba z wulkanicznego dworu i obejrzyjmy. Pisemna prośba z wulkanicznego dworu zdradzająca imię poszukiwanego zmatowieńca. Pradawny rycerz Istvan. Można go znaleźć pogrobnie, dokładne położenie wskazuje czerwony znacznik na Twojej mapie. I jak zobaczycie, w pogrobnie jest kropeczka. Prośba z wulkanicznego dworu. Przeniesiemy się do szopu wojennego mistrza i ruszymy za naszym poszukiwanym. I teraz zaznaczmy sobie może go najlepiej tym, bo to nie w tą stronę się w ogóle odwróciłem. Konik. I ruszamy. Z tego co pamiętam, to będzie kilka takich zleceń. Dlatego nie wiem, czy w jednym odcinku wyrobimy się z całym wulkanicznym dworem. To okaże się w najbliższych minutach. O, jest znaczek czerwony. Sprawdźmy, najedziemy jego świat. No, leci pradawny rycerz. Jest, nabiło mu się odmrożenie, o, leczy się. O, już nie masz czym się leczyć. Ło! A ty taki cwaniak jesteś? I po Istvanie. To za niego dostaniemy? Łuk runiczny. No, przyda się. I remedium wezwania. Wracamy do swojego świata. I teraz hełm łuskowy, zbroja łuskowa. O, bardzo fajnie. Następnego punktu nie mamy, czyli wracamy do wulkanicznego dworu. Pokażę Wam jeszcze, kto pojawił się w naszym wulkanicznym dworze. Niespodziewany gość. Pan Łata. All good though. We're on the same side now. We'll do good work together. Oh, and of course, we can do Hatch's Emporium at the Volcano Manor. Specially for you. Ciekawe co macie. Nic specjalnego. To możemy kupić sobie, to się przydaje. Kajdany Margita. W sumie już niepotrzebne. Surprised that I belong to the Volcano Manor. I always hated the gibberish about lost grace and the laughable two fingers. I thought I could lend a hand in unmasking the charade. Not to mention, Tanith has always made me curious. I guess her master must really be something, because she's pretty damn smug about it. Even after announcing her blasphemous ambitions, she still stands proud. I've never seen a woman quite like her. No dobrze. Czy te drzwi można otworzyć? Nie z tej strony. No to skoro zrobiliśmy to, porozmawialiśmy z nim, wykonaliśmy pierwsze zadanie, porozmawiajmy tu z panią na tronie. Zobaczym, co ona nam powie. O. But you must leave this house at once. This is a war against the Erdtree. We have no place for the meek, nor the luxury of keeping clean hands. You've completed your task. Tak, ukończyliśmy zadanie. Now you are a recusant true, and a full-fledged member of the Volcano Manor. This is your reward. Nagroda. Magmowy strzał. O, bardzo fajnie.
that the recusant fights to tread the path of the champion. Teraz nie mogę z tego skorzystać, ale jeszcze przebudujemy postać w międzyczasie, na pewno. Zawsze lubiłem grać piromantami. Dobra. To mamy wszystko. Odpocznijmy sobie przy punkcie łaski. Zobaczymy, czy jeszcze coś się zmieni. Dobrze. Dobra, tu się nic nie zmieniło. Ciekawe, czy w komnatach coś się zmieni. O, mamy coś, kolejne. Kolejny list. Dobrze. Rile gnuśny. Można go znaleźć na płaskowyżu Altus. Dokładne położenie wskazuje czerwony znak na mapie. A tu jeden z czarów stworzonych z magmy Góry Galmi wystrzeliwuje grudę magmy wybuchającą przy trafieniu. Ładowanie zwiększa jego siłę. O, bardzo ciekawe. Inteligencji 19 wymaga, czyli to magię. Powie coś nam ciekawego. O. Bernal, a recusant just like you. Recusants have particular battle arts, styled to our methods of slaughter. Why not add some to your repertoire? Naucz się umiejętności. O, zobaczcie. Erupcja. Nadaje oranżowe właściwości umiejętności. To będziemy musieli pokupować sobie wszystko. Ale to... musi polować na swoich. Dobrze, tu jest wszystko. Dziwne głosy. A, daje nam do zrozumienia, że jest iluzoryczna ściana w komnacie. Muszę być zmęczona. No dobrze. Ruszymy za kolejnym. Jak widzicie, mamy kolejne miejsce. My stąd zejdziemy, czy nie? Stary tunel Altus. To jest też do zrobienia pewnie. Myślę, że stąd będzie chyba najbliżej. Toporek robi robotę. I ruszamy na polowanie na kolejną osobę z listy. W ogóle fajna taka czarna lista zrobiona, nie? W wulkanicznym dworze i eliminujemy po kolei wrogów wulkanicznego dworu. Dlatego myślę, że możemy dzisiaj nie zdążyć w tym odcinku zrobić wszystkiego. O, jest. Ale zobaczymy. Postaramy się zrobić jak najwięcej. O, kolega strzela. Uleczmy się. I po nim. Załatwiony. I w tym sposobem wracamy do wulkanicznego dworu po kolejną nagrodę. Mamy trochę odblokowanych miejsc, więc będziemy mogli pewnie wykonać wszystkie zlecenia. Fiolka Crepusa. Co to jest? I bełty. Zobaczmy. Eliminuje wszelkie odgłosy wydawane przez postać podczas ruchu. O. Dobrze, wracamy do wulkanicznego dworu. I see you've performed and here is your usual. No, no, no.
ostrze z wężowej kości. O, mamy kolejny sekret. Pan Rykard. Lord Rykard. The Erd Tree blessed the tarnished with grace. But it was all too meager. Nie wiem, czy nie będę kontynuował wulkanicznego dworu, jak wyjdę już z samego dworu tam dalej z Monsunem, ale to zobaczymy w przyszłych odcinkach. Shardbearers vying for power in the wake of the shattering. Our Lord, indignant, has refused to scurry about, fighting over what miserly scraps they allow us. If the Erd Tree, and indeed the very gods, would debase us so. Then we are willing to raise the banner of resistance, even if it means heresy. We at the Volcano Manor, under Lord Rykard, have sworn no rest until it is done. If you follow this heroic path, one day the Lord will see you. The Lord's visits with our champions are always a spectacle. It cannot come a day too soon. Dobra, to mamy zrobione. Odpocznijmy i ruszamy po kolejne zlecenie, bo jak dobrze pamiętam, to chyba jest następne. Na północy. Tak, mamy kolejne. Czerwony list. O, nagroda, o, list od Bernala. Dobrze, i teraz po kolei. Czerwony. Pisemna prośba z wulkanicznego dworu zdradzająca imię poszukiwanego złotowieńca. List jest jasno-czerwony, co oznacza ostateczną prośbę. Juno Hoslow, rycerz krwi. Można go znaleźć na szczytach olbrzymów. Dokładne położenie wskazuje czerwony znacznik na twojej mapie. I tutaj jest Wagram Rozszalały Wilk i Wilhelm Błędny Czarodziej. Obu można znaleźć w Leyndell, królewskiej stolicy. Dokładnie położenie wskazuje czerwony znacznik. Złowieszcza katana stworzona na wzór wężowych kości. No, ciekawa. Podwójne cięcie, umiejętność. Włączmy mapkę. I teraz tak, Leyndell. Mamy prośbę z wulkanicznego dworu. No dobrze, to najpierw weźmy za wulkaniczny dwór sobie, zróbmy. No, polowanie trwa. To będzie... Myślę, że gdzieś tam. Teraz gdzie tu zejść, żeby jak najmniejsze obrażenia odnieść? O! Póki jeszcze stolica stoi, to wykonamy to zadanie. No, zobaczmy, jak sobie poradzimy z dwoma. Ale myślę, że będziemy mieli chyba wsparcie. Tak, jest nas dwóch na dwóch. Chodź, czarodzieju. Łoty. Leczysz się, mówisz? To i ja się uleczę, jak ty się leczysz. Uleczmy się. Jest teraz. Dobra, lecimy z czarodziejkiem. I nara. Obu pokonaliśmy.
No tyle run, co za nich dostajemy, to kurczę, zwariować można. O, chodzący piec. Wspomnienia z dodatku. Hełm rozstrzelałego wilka. To jest jedno wykonane, a drugie mamy na szczytach olbrzymów. Tutaj. Teraz moje pytanie. Czy tu będzie najlepsza ścieżka? Chyba tak. Przejedziemy szybko naszym rumakiem. I ruszamy. Wykonać ostateczną próbę. O, majestatyczne wielkie drzewo. Moje pytanie, czy to nie było na dole? Pewnie tak. Bo jak dobrze pamiętam, to chyba... Tak, powinniśmy iść dołem. Ale zobaczymy, czy tu będzie gdzieś zejście. Szukajmy zejścia na dół. O. Jest tu punkt łaski, czy nie? Szopa olbrzymów. Plama krwi. Nie było nigdzie punktu łaski? Dziwne. Magia, może spróbuj tego? I Hosłow, rycerz krwi. Mam nadzieję, że nie będę musiał w razie czego od punktu łaski do niego startować. No, trzeba trochę ostrożniej z nim powalczyć. O! O ty! Ciekawy. Leczymy się. O ty, ale człowiek nie nabijesz. Ale dostałem w locie. Jest zgnilizna, nabiła się w końcu. Leczmy się. O ty. Kurde, ma ten zasięg tymi batami. Jest, udało się, pokonaliśmy ostateczne wyzwanie. Zdobyliśmy ukroniczny i remedium wyzwania zagiętego palca. Teraz moje o, bicz płatkowy rodu Hosłow, hełm rodu Hosłow, zbroja i rękawice i nagolenniki, czyli cały secik mamy. Gdzie tu może być punkt łaski? Coś tu powinno być, jak dobrze pamiętam. Kamień kowalski 7 poziomu. No, rozgrzewający kamień.
Skok na górę, tak? No dobrze, wróciliśmy, to wracamy do wulkanicznego dworu i kontynuujemy zabawę. Droga czempionów. Lubię nagrody. Kamea szabrownika. Pewnie jakiś talizman. Might you see our lord? Our lord will no doubt welcome you. Another kindred spirit treading the path of champions. Na razie to zostawimy, bo jak będziemy pójdźmy na spotkanie z panem, to spotkamy Rajkarda. O, coś tu się wydarzyło, czy mi się wydaje? Sędziego Rajkarda. Nagroda kolejna. Furia Gelmir. Till we reach the miserable death that awaits us. You still alive? Żeby to wszystko kupić, to trochę potrzeba, ale kupmy najdroższe. No i dobra, na razie to zostawiamy. A tu co się dzieje? Sword. Then please kill the great serpent, the one that devoured Praetor Rijkaard. I left the serpent slaying spear in the Lord's chamber, worthy tarnished. Brandish the spear and run him through. The great serpent, that unspeakable monstrosity. Czyli podpowiada nam, że broń na Rajkarda jest inna. Musimy zdobyć włócznie. Dobrze, już cały czas powtarza chyba tak. Tak. To my ruszamy sprawdzić teraz, co czekało nas za iluzoryczną ścianą. Mamy ślimuny. Szczątkowy róg. Dobre to jest. Właśnie, miałem sprawdzić, co dał nam ten talizman, który otrzymaliśmy. Może nie tak, sprawdźmy sobie tak. Przywraca punkty życia po pokonaniu wrogów. No to też ciekawe. Chociaż wolałbym manę, wiecie? Łoty. Jednak nie ma. Dobrze. Książka z przepisami wojownika nomadów.
tu jest kolejna iluzoryczna ściana. Zdeprawowany perfumerz Carmine. Carmine. Tak, no dobrze, to tu mamy wszystko. Tak, nie wyjdziemy tędy? To dziwne. Mamy zwiedzoną już tą część. No co, czas ruszyć na Rykarda chyba. Zobaczymy, gdzie nas przyniosą. Czy już faktycznie do areny walki z nim, bo nie, trochę nie pamiętam, jak to tam było, ale wiem, że to się wszystko otwierało. O! Brave Tarnished. What is your business here? I'm afraid this is not a guest room. What's that peculiar look upon your face? Goodness, am I still a serpent? Oh, how dreadful. How dreadful indeed. Oh, forgive my distress. I ought to be thanking you for treating me as usual, despite this appearance. Brave Tarnished, this is my true form. My real name is Zarius. Please forgive the deception. Do understand? This duplicity is my own doing. Lady Tanith speaks no falsehoods. And the Volcano Manor is just as it seems. Lady Tanith, I am told I was born by the grace of a glorious king. That my mother cherishes this form I inhabit. I am proud of what I am. But people are cruel. If they saw my true form, they wouldn't speak to me. And so I assume a guise when seeking new recruits. But you are not like the rest. Zobaczmy, co jeszcze nam powie. The serpentine form and the name Zarius were secrets known only to Lady Tanith and I. Now I share the secrets with you as well. Please keep them safe from anyone else. My serpentine was secret now I said. Dobra, mamy wszystko. Czy tu nic nie zrobimy? No dobrze, to już wychodzi na to, że wyeksplorowaliśmy całe, tylko czemu się nie otworzyły te drzwi? Nie wiem, czy one się nie otwierają, jak pokonamy Rykarda. No ale jeśli tak, spotkajmy się z panem. Farewell then. May your visit be fruitful. No dobrze. Tak, tu jest włócznia, tak? Mamy ją. Lanca węży, dobrze, to wyposażmy się w nią. To nie ta. O, jest łowca węży. No dobra, może zróbmy tak. Będzie lepiej. Mamy tak. No i co, jedziemy, tak?
Ale piękny. Stał? No. Wow, to zabolało. Lecz mi się, ale... I... pokonaliśmy go, czy dopiero druga faza? Czy pierwsza faza? Pierwsza faza. O, ciekawy koleś. Cicho. Dostałem znowu. Znowu dostał. Ta lawa trochę jest drażniąca. Trzeba się uleczyć. Kurczę, ale to wybuchy są. Ale mnie załatwili. No co, ruszmy jeszcze raz na niego. Spotkaj się z panem. Farewell then. Jesteśmy. Co my tu mamy? Wzmocnijmy się.
Ale dałem ciała, tak? Dobra, pierwsza faza za nami. Pomijamy cutscenkę i mamy drugą fazę. Daleko i mnie znowu zabił. Ja cię kręcę. Pomijamy to. W sumie mogę na maksa sobie teraz dać miło, że teraz rozpaliłem dopiero punkt łaski. Butelki. Nie, uprzedzielenie i wszystkie damy w leczenie teraz, bo tu many nie zużywam. Zobaczmy, jak będzie wyglądała walka z mimikiem. Ale ładnie go posiekał. Powiem wam, że ten mimik to ciekawy pomysł w ogóle jest. No. I ruszamy.
Ale jest agresywny, nie? Rajkard panu. Pan bluźnierstwa. Wielki run Rajkarda i wizerunek bluźnierstwa. Nie będę niczym więźniem. Wąż nigdy nie umiera. Tam są moje runy. I teraz wrócimy jeszcze do wulkanicznego dworu, zobaczyć, czy coś się zmieniło. Pokonałeś naszego pana. I must thank you. Our Lord was yet weak. You have taught us that. Defeat is not the end. Our Lord is immortal, and will one day rise again. Stronger. Until then, I must stay the path and do my part. I will leave. I suggest I will miss these. The champion who walks the tainted path. I always walk. No dobra. Perhaps we will meet. This perhaps. Ona opuści wulkaniczny dwór, więc teraz zobaczymy. Tu nic nie ma. Tam jest przedmiot, ale spokojnie, po kolei. Tu nic nie ma. Siedzi nasz koleżka. Silni biorą co chcą, to nasz kodeks. Przestał istnieć. O Greater, I am the recusant Bernard. We refuse to become your pawn. No dobrze. O Greater, I am. O, już nie możemy nic kupić od niego. No dobra, trudno. A co tutaj leży? Dziękuję, gest. No dobra, to możemy zaraz zdjąć. Odpocznijmy. Co my tu mamy? Napój zapomnienia. Co to jest? Napój, który przepędza troski i gorzkie wspomnienia. Dar od Rajkarda zaprzysiężonego bluźnierstwa dla pani Tani, która niestety nie potrzebowała tego napoju. No dobrze. Kurczę, jak te drzwi tu otworzyć? Coś pamiętam, że było do zrobienia chyba. Naucz się umiejętności, czyli możemy. Mamy wszystko. Czyli coś jakbym gdzieś pominął, nie? W wulkanicznym dworze. Zaraz zobaczymy, może faktycznie gdzieś jeszcze iluzoryczna ściana była.
No właśnie. O ty. Mamy go. Pazur wasalnego rycerza. Dziura. Przed tobą kłamca. I teraz, jak dobrze pamiętam, jest do zwiedzenia cały wulkaniczny dwór. Tak, do zwiedzenia jest cała lokacja przed nami. Ale to zrobimy już w następnym odcinku. W tym odcinku to było na tyle. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, żeby się bieżąco. Dzięki za wszystkie łapki, komentarze. I do następnego. Cześć! Hey!